Czy grupa Wagnera na terenie Białorusi jest zagrożeniem dla Polski? Być może trochę przespoileruję i zepsuję wam obejrzenie, odsłuchanie tego filmiku, ale mogę powiedzieć, że nie. Nie, jednakże jest pewnego rodzaju gwiazdką. Pod kątem militarnym na pewno nie jest. To, co już niejednokrotnie o czym rozmawialiśmy, o czym mówiliśmy, 5 tysięcy, nawet 8 wyszkolonych faktycznie i posiadających pewne doświadczenie bojowe członków, którzy stanowią pewien szkielet tejże grupy, no nie może być tak naprawdę zagrożeniem dla tak dużego kraju, jakim jest Polska. Mam na myśli oczywiście także aparat ten typowo siłowy, nie tylko wojsko, rosnące, jakby nie patrzeć, policji, który jest dobrze ponad 100 tysięcy i paru jeszcze innych służb, również uzbrojonych, więc tak naprawdę nie ma prawa być to zagrożeniem. Zresztą ostatnio jeden z premierów, zdaje się, jednego z krajów bałtyckich, no powiedział, że jest to jakiś taki żart chyba. I tak, to trzeba podkreślić, pod kątem militarnym nie jest, nawet jej obecność jakieś tam 13 km czy 10 od naszej granicy, gdzie mają stacjonować, to jest bardziej takie nie tyle może wizerunkowe, co jakaś tam, powiedzmy, symbolika ze strony małego i dużego Putina, ale to tylko tak naprawdę tyle. Jeśli chodzi o wykorzystanie pod kątem sytuacji na samej granicy, związanej oczywiście z migrantami, potencjalnie jest, przy czym pamiętajmy, że to są dalej ludzie przygotowani przede wszystkim do tych działań o takim wojskowym, militarnym charakterze. Jasne, są tam osoby posiadające doświadczenie w rosyjskich służbach, więc mogą posiadać też inne umiejętności, mogą być pewnego rodzaju liderami, jeśli chodzi o działanie najróżniejszych grup, wspierać ich w pewnych atakach na granicy i tak dalej, ale dalej nie jest to zagrożenie mające być jakimś zagrożeniem dla naszej faktycznej suwerenności, dla naruszenia ewentualnego granicy. Owszem, być może tak, na pewno nie zagrożeniem dla suwerenności, trzeba to mocno podkreślić. No i rodzi się na koniec pytanie, no to skąd tak naprawdę to straszenie? I drugie takie pytanie, trochę bym powiedział żartobliwe, może momentami nawet złośliwe. Jeden z ważnych ministrów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powiedział wprost, że jako Polska wiedzieliśmy o tym, że grupa Wagnera wyląduje na Białorusi. No brawo, nie wiem, czy ktokolwiek wiedział, zwłaszcza od samego początku, kiedy w ogóle nie wiedzieliśmy, czym ten rajd tak naprawdę ma być i czym on ma się zakończyć. Ciekawe jest też to, że ostatnie doniesienia mówią o tym, że Putin był bardzo mocno wystraszony zaistniałą sytuacją. Ewakuował się oczywiście z Moskwy, obawiał się, jakie będą tego konsekwencje. No, to tym samym musi oznaczać, że wcale to nie była taka do końca zaplanowana, zorganizowana akcja. Jak niektórzy o tym mówią i ja powiem szczerze, osobiście też mam wątpliwości. Myślę, że więcej w tym wszystkim było nawet jakiejś formy spontaniczności niż planu. Stąd mówienie, że jako Polska wiedzieliśmy, że tak się stanie, że Wagnerowcy wylądują na tej Białorusi, no biorę to z jakimś takim przymrużeniem oka, ale jeżeli znowu zostawimy to z tym, jak się całość tej sytuacji przedstawia, łącznie z tym, że wysyłamy pewne siły przecież na granicę, aby ją wzmocnić, no to całościowo trochę to wygląda na niepotrzebne moim zdaniem straszenie. Oczywiście monitorować sytuację na granicy musimy i to koniecznie, nie tylko zresztą przy granicy, musimy tejże granicy pilnować, dbać o to, aby też się wywiązać z nowych pomysłów na funkcjonowanie nie tylko nas, ale i NATO. Ostatni szczyt przecież natowski potwierdza to, że będziemy pilnować, niezależnie od tego, czy będziemy patrzeć na to jako cal, czy jako centymetr, ale jednak każdego najmniejszego obszaru nie będziemy pozwalać najpierw na jego zajęcie, aby potem dopiero go obronić, więc musimy mieć informacje wyprzedzające. Współpraca z sojusznikami, również ze służbami specjalnymi, musi być no naprawdę na zaawansowanym poziomie i myślę, że nieraz, jeszcze raz sytuacja i historia pokaże, że częściej to sojusznicy sami do nas przyjdą z informacją. Tym samym proponuje się, aby myśleć samodzielnie. Nie każdy z was się zastanowi,
którą część zdania skreślić, czy wagnerowcy są, czy nie są zagrożeniem i pod jakim kątem, bo to jest na pewno też bardzo ważne. Nie dawajmy się przede wszystkim wciągać i upolityczniać też tego wszystkiego na naszej oczywiście wewnętrznej arenie, bo tę mam tutaj w tym momencie na myśli. Spokojnego i bezpiecznego dnia Wam życzę. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku.